jestem, zobaczcie, znowu jestem w przyrodzie. Chmurzy się cały czas, ale udało mi się dojechać do Dachau, wrócić, zjeść lody, podelektować się, popatrzeć sobie na kwiaty, pobyć z przyrodą, pobyć z moją koleżanką. I co bym wam, kochani, powiedziała? Jeżeli się chmurzy, to my się nie chmurzmy. Nie róbmy zaraz takiej miny, oj, bo będzie deszcz. No ja już tutaj patrzę, krąży sobie w krąży w koło, jakoś nie było tego deszczyku. Jeżeli jesteście z osobą, która raptem się zachmurzy, coś wam powie, przykrygo. Bo ona ma jakiś tam zły dzień, to kochani, to przynajmniej wy się nie chmurzcie, tak? Bo jeżeli jedna osoba zacznie, druga coś dołoży, no to zacznie się burza. A jeżeli ktoś tam zaczyna się burzyć, chmurzyć, to co trzeba zrobić? Pięknie się uśmiechnąć, po prostu to rozbroić, tak? Powiedzieć, a co tam, a wiesz co, a ja coś tam słyszałam, a ja ci coś fajnego powiem i po prostu odciągnąć tę osobę od tych myśli, tak? Nawet jakby to się tyczyło nas. Trzeba stanowczo powiedzieć, jak ktoś nam coś tam mówi, usiłuje nam tam wcisnąć, nie, kochany, kochana, ja jestem mądrzejsza, bo ja troszeczkę czytam, ja troszeczkę wiem, ja jestem już osobą taką, która się zastanawia nad życiem i proszę mi tu nie wciskać takich rzeczy, proszę mi pokazać swoje życie i dopiero mi tu stanąć jako swój nauczyciel. Kochani, dlatego mówię, czy to jest w życiu, czy to jest w pogodzie. Zawsze będą chmurki, będzie deszczyk, tak jak nasze słone łzy. I ja mówię, trzeba sobie i popłakać, i pokrzyczeć, i się pośmiać, i się zdenerwować. Ale niech to trwa moment, sekundę i niech to nie będzie ze szkodą dla innych, abyśmy nie obarczyli tego innych osób i abyśmy się nie przytłoczyli my. Emocje muszą być, kochani. Wszystko przypływa i odpływa. Ale po prostu radźmy sobie z tym. Róbmy tak, żeby to wszystko nam automatycznie odpłynęło, tak? Sprzątajmy szybciutko po sobie, po innych, zapalajmy świece, puszczajmy sobie jakąś fajną muzykę, żeby jak najszybciej to odgonić. To ja was tak kocham. I całuję was tak cudownie i uśmiecham się tak pięknie. Mimo tego wszystkiego, mimo tego naszego życia, mimo tych cudownych, tak znaczy cudownych, chciałam powiedzieć, mimo tych niefajnych dni i trosk, jak ktoś by powiedział, no i sytuacji może politycznych, jak tam większość ludzi się utożsamia, uwierzcie mi, ja nie mam pojęcia, co u nas się dzieje. Starałam się dopytać kogoś, nikt mi nie umie odpowiedzieć, bo osoby mówią, ja nie oglądam dzienników. Tutaj mi koleżanka tam w Niemczech coś usiłuje powiedzieć, ale ja nie znam tych słówek, o co jej chodzi, więc kurczę, znowu coś mi tam łaskoczy. Nie mam pojęcia, o co chodzi, więc jak wrócę do domu, może się dowiem, chociaż powiem wam szczerze, wiem, że jestem Polką, ktoś się zbulwersuje, jak się tam nie interesuje, kochani. Ja sobie zrobiłam, jak to się mówi, demonstrację, porządki, wprowadziłam nowe prawa, ale gdzie? W moim życiu, w moim domu. I wyszłam na tym super, tak? Czy ja mam wpływ na to, co się dzieje u polityków? Taki polityk nawet na mnie nie spojrzy. Moje życie jest moje, ja sobie je wziąłam, moje ręce. I tak jak mówię, ja nie jestem zależna od polityka i mogę mieć, być gdzie chcę, wyjechać, robić, za moment umrzeć, mogę siedzieć, mogę jeść chleb z przysłowiowym pomidorkiem i też będę żyła. Więc kochani, ja mam swój sposób na życie, bez względu na to, jak świat będzie się toczył. Wiem, że ja nie mam na to wpływu, jedynie co mogę zrobić, słać dużo miłości, przede wszystkim i ją ślę do wszystkich naszych polityków, do naszych ludzi, do naszego świata. Bo wiem, że jak wyślę miłość, to jest taka kropla miłości, która więcej zdziała niż te moje, powiedzmy, jakieś demonstracje, czy jakieś uniesienia, czy jakieś mówienie w koło o tym samym i psucie sobie swojego dnia, swojej krwi, swojego zdrowia. No to ja was kocham i jadę sobie do domku, bo już dochodzi 15, zaraz będę piła kawusię. No jak mi się uda, to na spacerek z moją babcią, a jak się nie uda, no to trudno, to zobaczymy. To was kocham i pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo znowu było przez moment ciemno i znowu gdzieś sobie tam poszło. Całusy, kochani, bye bye, kocham was. Ops, jeszcze się na koniec potknęłam.